Siemano, jestem Sawid, a dzisiaj będziemy się mierzyli z nową metą. Nową metą, czyli już po minisetową, z wieloma różnymi mocniejszymi i słabszymi kartami. Widzieliście to, jak ja oceniałem te karty, mimo tego, że mag nie dostał w zasadzie żadnego supportu i ja jeszcze nawet minisetu nie nabyłem, ale i tak z tego, co pamiętam, niedużo by się zmieniło w tym naszym romatowym deku kreującym nowe karty, generującym nowe karty, generalnie dodający spele przede wszystkim, które nie zaczęły w naszej talii. Będziemy za to się mierzyć z nowymi dekami. Ja już widziałem jednego bezduplikatowego Warriora i zobaczymy, co poza tym nowa meta dla nas ma. Czy przede wszystkim te karty faktycznie jakoś ją wywróciły, bo wydaje mi się, że nie. To, co było bardzo znamienne, szczególnie w tym minisecie, to to, że najmocniejsza, myślę, że teraz talia, czyli Tyrian Druid, o którym zawsze wam wspominam, nie dostał dużego supportu. Priest za to dostał taką jedną kartę, co to ja nawet nie chcę o niej myśleć. Będziemy wyobrażać sobie, jakby ta karta nie istniała. Reverba bym trzymał, ponieważ tytani w liczbach mnogich mogą się tutaj pojawić. Artificer też jest dobrym early game'em, jeśli będziemy chcieli go zagrać. Możemy też Bubbling Book. Biorąc pod uwagę, że mamy ten Bubbling Book, to chyba tę jedynkę sobie odrzucę i będziemy szukali jakichś dwójek, bo dwójek mamy całkiem sporo. Jedną kartę, trzecią od lewej zatrzymał nasz przeciwnik i zobaczymy, co nam zaserwuje w ogóle ten priest. Stawiam na kontrolnego priesta i na to wygląda, że to jest ternatalowy. Zaczniemy sobie od tego Bubbling Book. Może dostaniemy jakieś fajne zaklęcie. To jest fajne zaklęcie, bo nam w zasadzie robi cały early game. Nie będziemy musieli się martwić o to, czy coś zagram, czy nic nie zagram. Tak to po prostu będzie się to samo grało. I jest też także Romath. Bardzo także dobrze. Będzie trudniej go, że tak powiem, stracić. Chyba podoba mi się tu całkiem ten Artificer, tym bardziej, że będziemy mieli zawsze aktywatory. Tak, trzecią mamy ładną, potem czwartą też mamy w porządku. Chociaż może ten Sky Talon, bo może ten nasz Artificer potem się przyda do jakiegoś komba, gdzie będę sobie masowo chciał założyć armora. W tym meczu życie aż tak nie będzie, myślę, że ważne. To jest Quick Draw, czy to nie jest Quick Draw? Chyba to nie był quick draw. O, to jest quick draw i coś mi przeciwnik zabrał. Niestety nie wiemy co. No właśnie, to jest słabe. Ale nie, to jest ładny trade. To sobie go weźmy, bo możemy zagrać w ten sposób. Możemy tutaj dołożyć tego Artificera. Możemy sobie zrobić pac i face. A przyszłej nadal możemy włożyć sediment. Nie mam bladnego pojęcia, jakie to jest łatwa nazwa na tego. Ładna polska nazwa na tego. Nazwijmy go skalniakiem, bo to jest takie dosyć uniwersalne, w szczególności kiedy te żywiołaki są ewidentnie żywiołakami ziemi. No niestety to, znaczy niestety mówię, bo musimy to aktywować, bo inaczej już tego elementala raczej nigdy nie zobaczymy. Co my tu mamy? To jest dobre, bo pasuje idealnie do mojego deku. A the Wind Chill, nie wiem pojęcia, co to jest Wind Chill. Nie wiem, co to jest. Zadaj jeden obrażenie wszystkim stronnikom. Magowy spell mi się chyba najbardziej tutaj podoba. Zagramy sobie w ten sposób, zagramy tak, tu będzie jeszcze trade. Weźmiemy też jakąś fajną szkołę magii, to jest bardzo mocne. Due Process. Czy nas stać na due process? Ja pamiętam, że największym problemem z priestem jest to, że nam się kończy łapa. Ale czy my chcemy, żeby przeciwnik szybciej dobierał, bo to jednak my jesteśmy bliżej fatygi. Czy ja sobie mogę pozwolić na due process i po prostu zaspamować mojego przeciwnika? A my musimy wygrać. Pytanie, czy ja potrzebuję fatygi, żeby wygrać? No, przeciwnik nie będzie aż tak dużo dobierał. A w ten sposób moglibyśmy trochę się przybliżyć. Ach, nie wiem. Ale wydaje mi się, że ten Keeper Strength jest po prostu praktyczniejszym rozwiązaniem. Tutaj trade, face i face. Zachowujemy życie na naszym Artificerze, aby możliwie dużo nam jeszcze życia dodał. To jest bardzo dobry elemental, ja, gdyby on był obecnie w mecie, nie był z Ungoro, chyba z tego co widzę. To bym w ogóle grał w tym deku. Fajnie, ponieważ zapowiada się na to, że będziemy mieli czas, żeby grać The Reality. Generalnie przeciwko Priestowi będziemy mieli dużo czasu. To jest fajne przeciwko temu deckowi, że będziemy mieli dużo czasu. Zróbmy sobie... Chociaż... Nic tutaj tak dobrze do many nie pasuje, ale weźmy sobie to, bo tutaj może coś nam wyskoczyć za jeden, a w zasadzie nawet do trzech. Nic z tego nie zagramy. Podwójny trade chyba, żeby nie mógł uleczyć tego 2-3. Jeszcze jak uleczy, to też będę szczęśliwy, szczerze mówiąc, bo to, że to uleczy, to będzie bardzo wolne zagranie. Chyba tak. Też może zapobiega to jakiemuś buffowi, jeśli ma lokalizację na przykład, to też możemy na to odpowiedzieć. Problem z tym priestem jest taki, że on jest, myślę, że mega tłusty. To jest taki najtłustszy priest w mecie, bo z tą nową kartą 5 many, która może skopiować sobie brutalnie...
Wow! I dostał to skąd, przepraszam? Z jakiej karty on to dostał? To w ogóle fajnie, że jakby... Aha, Priest po prostu zagrał Infinity Ice Magnitude. Okej. A co my tutaj zrobimy? Ja bym strasznie chciał utrzymać tego Artificera przy życiu. Nie wiem, czy aż tak. Ale może aż tak. Aż tak? Myślę, że tak. Tylko wtedy możemy najpierw sobie dodać jakiś losowy spell. Może coś to będzie takiego fajnego, przydatnego. I potem dopiero tę lancę rzucimy. Chociaż lanca też zabija... Lanca czy Life Sentence? No bo mamy dwa, więc w sumie... Plus jeszcze mam Reverba. To mi też pozwala odkryć jakiś dodatkowy spell. To jest dobre pytanie. Life Sentence chyba jest po prostu bardziej uniwersalne, więc zróbmy tak. To by śmiesznie, ja wiem, że trochę wygląda. Zacznijmy oczywiście od tego. For each damaged friendly character, czyli on dostanie plus 2. To możemy zagrać to nawet. Bo to lepiej niż lanca zadziała, prawda? To daje mu plus 2. Dobrze liczę. No tak, bo on też jest damage charakterem. No i elegancko. Mamy także dużo pancerza założone i rośnie nasz ten artyfizerek powoli, powoli. Zaraz Skipper Strength, on będzie postacią 5-4, więc staje się to zagrożeniem. Zastanawiałem się nad tym, czy mnie stać w przyszłej turze, ale to zależy bardzo od tego, co zagra mój przeciwnik, bo jak zmienienie kosztu wszystkich moich stronników na jeden... No szkoda, że tego Romafa już nie zmienimy, ale nadal jest kilka tam stronników, jeśli to będzie bardzo duża inwestycja many, co prawda, ale myślę, że powinna się zwrócić. Szkoda, że to jest tylko w deku, a nie po prostu wszystkich, ale to też będzie fajna karta, tak żeby po prostu, chociaż możemy z tym audio... Aha, nie, bo to zmienia, a nie obniża. No tak, nie, no to zmienia, to nie ma sensu tego duplikować oczywiście, bo gdyby na przykład zmieniało, nie wiem, minus 4, to moglibyśmy to nastakować, ale tak, to jest dosyć uniwersalne. Dobra, znowu chciałbym bronić tego Artificera, będziemy mieli dużo życia, a myślę, że ten mecz może pójść do fatygi, więc niestety na ten deck w Lunacy tutaj się nie... Chociaż mogę też zrobić tak, ale to nie jest fajne. Weźmy sobie tak, pokazując mojemu przeciwnikowi ewidentnie, że bardzo mi zależy nad przeżyciem tego Artificera, no ale on z każdą turą gromadzi mi to życie, a w tym meczu, tak jak mówię, to może iść do fatygi i może... W sensie to jest dobra postać, żeby ją bronić. Mamy bardzo i tak dużo removali, bo gdybym miał tylko jedną tę lancę i nadchodziła tura siódma, no to bym oczywiście tego nie zrobił, no bo wtedy boimy się strasznie, że on zagra swojego tytana i będziemy mieli problem. Ale na tytana mamy raz, dwa, trzy odpowiedzi poza tą lancą. Więc teraz to nie jest problem. Co tam dostaliśmy? Zadaj trzy obrażenia? Tak. No dobrze, no tak się kończy ten run mojego Artificera, ale i tak zrobił bardzo dużo, bo to 14 dodatkowych punktów życia, prawie połowę, 50% więcej życia mamy dzięki właśnie temu. Najważniejsze jest to, że możemy nadal kontynuować naszą, no ofensywa to jest duże słowo, ale zrobimy sobie chyba tak, może coś fajnego odkryjemy. Możemy spróbować odkryć te demony, żeby, ale to też takie średnie, to jest, bo w tych naszych demonach oczywiście nic nie będzie, ale może to? Tylko jest coś, co chciałbym wyluować na tym stole? Nie za bardzo. Mogę to dać, tylko po to, żeby tak ugruntować swoją pozycję na stole. Te demony są fajne, bo to są wielkie postaci, co nie? To jest fajne w nich i ja bym tutaj ich poszukał jak najbardziej. No bo wśród tych demonów... A nie, mam jednego demona! Zupełnie zapomniałem o tym. A to też jest dobra postać. No i... A to nawet nie wiem, czy nie dwa bierzemy, bo to jednak jest dużo speli. Uj, tutaj jest bardzo duża szansa na to, że dostaniemy... No teraz nie możemy tego zagrać, ale jest bardzo duża szansa... Chociaż czy możemy, czy nie możemy? Nie, no nie możemy. Nie ma sensu tego tutaj tak oddawać. Jest duża szansa, że dostaniemy w którymś z nich ten fire spell tego Warlocka, który podpala wszystkie karty w ręce mojego przeciwnika. To będzie mecz, w którym ja i mój przeciwnik będziemy mieli po 9, 10 kart niemalże tura w turę. Więc takie podpalenie będzie bardzo rzucało taki timer na moim przeciwniku. I może jakoś tak, że tak powiem, no, walczyło o to value. Fajnie, strasznie się cieszę, ponieważ ten się znowu trafił taki kontrolny matchup, który fajnie by było wygrać, ale to jest tego typu matchup, którego ja naprawdę wychodzę ze szczęśliwy, czy ja wygram, czy nie wygram, bo tutaj może naprawdę mnóstwo rzeczy się zdarzyć, a przede wszystkim nie ma tej takiej presji, że czy mój przeciwnik jest w stanie mnie zabić już w najbliższej turze i to patrzymy tak od tury czwartej do tury mniej więcej ósmej. W pewnym momencie się orientujemy, że albo nie i już wygraliśmy, albo jednak jest na to szansa. Dobra, to sobie rzucimy. Ja bym zagrał to z nadzieją, że dostanę coś, co mogę zagrać? No chyba tak, no bo inaczej mam 9. Nie, no zagrajmy. No to jest trochę wow, ale to dużo nie zmienia, bo większość tak moich stronników jest tania, co nie? Więc to tak jak mówię, dużo nie zmienia. Przehandlujemy sobie to. Mamy pełną rękę. Czy ja chciałbym zadawać te obrażenia?
tylko po to, żeby nie overdrawować? Czy średnio moja karta jest więcej warta niż 0 many, zadaj 3 obrażenia, albo ulecz się? No biorąc pod uwagę, że ja mam mocne karty w deku. No mam mocne i mam przede wszystkim karty, które mogą odkrywać dalej karty, więc ja bym chyba to wyrzucił, tylko po to, żeby po prostu mieć w ręce przestrzeń. Niestety większość tych kart, które mamy, albo nie robią mi przestrzeni w ręce, albo wręcz przeciwnie. Ojej, cieplutko się zrobiło, cieplutko się zrobiło. Przez chwilę miałem takie, dobra, okej, okay, escape, do widzenia, jakby ja nie zamierzam tego grać, jeśli mi zabierzesz ta Chromatha. Ale niestety tego Dirty Raton może grać i gra jeszcze jednego, więc niestety jest na nas ta presja. Trochę zapomniałem o tych Dirty Ratach, tak się poczułem komfortowo, że o, Priest, no sobie tam, wiecie, co tam, nie będziemy się śpieszyć. Ale. Więc dobrze jest, myślę, że trzymać chociaż jednego stronnika, żeby chociaż to 50-50 zapewniać sobie. Myślę, że to jest czas na Void Scripture, żeby tutaj znaleźć chociażby Star Power, który świetnie odpowie na tę sytuację na stole. 10 na stole, to sforgujemy. Romatha nie będę grał teraz, będę raczej sobie trzymał tych stronników, aby ich nastakować. No ten drugi Fiddlefire Imp, no szkoda rzeczywiście, że on wyciągnięty, ale też fajnie swoją drogą, że mój przeciwnik miał tylko tego Dirty Rata, bo się bałem, że może być albo drugiego, albo może mieć protokół kreacji. Znaczy z protokół kreacji mógł też dostać tego drugiego, ale mógł też go sobie skopiować za pomocą Power Grid Synchronize i no to byłoby niefajne. Mimo, że chciałbym zagrać tego Watchera, i mimo, że chyba, kurczę, no ale też nie mogę nie grać kart, tylko dlatego, że się boję, że mi zagra Dirty Rata, no. Musimy coś jednak na ten... Za co? To jest z minisetu? Nie, to nie jest z minisetu. Samo na 4-4 kopie of a random minion in your opponent hand? A bierzemy to chyba, no bo nie, no tego nie mogę zagrać w momencie, kiedy mam Romatha w łapie. Serenity też nie... Znaczy no Serenity w sumie... No nie, no biorąc pod uwagę, nie mam removali. Bierzemy to. Zobaczymy, co się stanie. Gro. Dlaczego ty mnie nie lubisz? Dlaczego jakby mamy taką relację taką? Wow. No to jest, ale to jest też dobra dla nas informacja, bo wiemy, że tego drugiego Dirty Rata nie ma, co nie? Jakby miał, no to bym czuł tę presję bardziej. No, oczywiście może coś stodykować, okej. Okay. I wiemy teraz, że po prostu on nie ma czego zagrać, że jego ręka, te karty to jest kupa removali, które nie za dużo tutaj zrobią. No niestety problem stoi, że my też będziemy tutaj te removale. No nie mogę, no przecież to jest jakiś hit, co tu się dzieje. No nie mogę, no będziemy się tak hellfire'ować, no co nam zrobić? No nie zagram tego, bo się boję, że stopdykuje Dirty Rata i mi 50-50 wyciągnie Romatha, albo oba, jak rzucę, to w ogóle mi wyciągnie Romatha. No więc fajnie, no fajnie. Jestem ciekawy, czy wybierze tutaj spell, czy jednak będzie szukał jakiegoś stronnika. Bo on ma pewnie, jak może wyglądać jego ręka, to jest tak. Nie light bomba, tylko to za 6 many zadaj 3 obrażenia wszystkim, albo 6 obrażeń i przyzwij postać, albo 3, albo 6, ten dissonant spell. To jest za 5 many, ten zniszcz wszystkich stronników poniżej 3 albo 6, jeśli się zinfuzuje. Wow, ale to jest fatalne z tej gry, to jest takie śmieszne, ale dobra. No nie wiem, no co mam grać, to, tylko że wtedy overdrawuję kartę. Mam zagrać light show i drugi light show, tylko dla Globeki? To jest po prostu hit, co tu się dzieje. No ale co, no mam to zagrać i tak to mi nic nie da. Ten sekret jeszcze mi doda go do ręki, to jest ten problem, że mi się to nie zmieści. Wtedy bym musiał zagrać tego Watchera i wtedy faktycznie sobie przyzwę drugiego Watchera, no to jest super value. Plus ten Watcher mi też się... ale sam mecz wymyślił. Priestem kontrolnym się będziemy dziabać. No on się będziemy dziabać na jego ping, no on się uleczy. I tak się będziemy czekać. No do pierwszego miniona, co nie? W sensie w momencie, kiedy on wyciągnie swojego albo tytana, na którego ja mam odpowiedzi mnóstwo. To jest strasznie śmieszny mecz. Jaki to jest zabawny mecz. O nie! No z tej ręki niedużo. Znaczy są... No bo jak dostanie, wiecie, jak dostanie, nie wiem, dowolny z tych removali, to mnie to w sumie nie obchodzi, co nie? Dostaje life sentence, spoko. Reverb. Nie, Reverb też nie, bo ja nie mam nawet Tytana, więc to nie ma znaczenia. Reverb może dostać na swojego Tytana, to może być problem. Okej, wziął sobie to z mojej ręki. To wiem, że z mojej ręki, bo już obu mamy w ręce. Okej, to go zrobi tak. No przynajmniej mi da jakiś cel, co nie? To jest fajne, że dostaniemy jakiś cel. Tu będzie leczenie też. Uła. To jest ciekawe. Ja bym chyba w tej... Aha! Bo to jeszcze teraz ważne, że mój przeciwnik myśli, że ja jestem trochę kim innym, co nie? No fajnie, że mamy przynajmniej na czym zagrać ten life sentence.
Mój przeciwnik może zakładać, że ja jestem Sith Mage'em, co nie? Ja sobie po prostu czekam na Sith, bo już mam całe combo na przykład w ręce, albo czekam na jakiś jeszcze element tego komba. I dlatego się może leczyć, bo normalnie to Grace of the Fire of Highfathers ja bym robił na postaci w pełni uleczonej, szukał czegoś za trzy. No dobra, protokół kreacji wjeżdża, sforgowany, więc najprawdopodobniej to jest Titanic, myślę, że 100% podwójny Titanic i pierwszego możemy zobaczyć, albo nie zobaczyć, okej. Okay. Mój przeciwnik też pewnie szuka jakiegoś value tym Tytanem. Czy ja to po prostu gram? Bo nie wiem, czy to chcę cyklować. Bo jak to przecykluję i dostanę coś, czego nie mogę zagrać, to będzie trochę niedobrze. Więc zagrajmy to. Ja czekam w zasadzie w tym momencie na drugiego Dirtyrata i wtedy będę mógł w końcu wysypać tych Watcherów. Nie mamy za dużo życia, nie ugrywam. Ja bym chętnie sobie tego życia trochę nastakował, bo jesteśmy 7 głębiej. I ta fatyga mnie po prostu zje. Ale też mam nadzieję, że mój przeciwnik w końcu zacznie grać jakichś stroników. Bo już life sentence na postać 4-4 to mi aż wstyd normalnie rzucać. Ten jego lokalizacja mu dużo przyzwie. Znaczy dużo mu dobierze kart. Czy jak on dobierze kartę, to będzie overdrawował? 11, tak, więc nie może tego użyć. No great show, 10-10. No dobra, ale w końcu dostaliśmy coś, co przynajmniej mogę zagrać, więc dwie tury z rzędu nie będziemy musieli nic grać. Pytanie, czy ja to robię Star Power, czy Life Sentence? Bo Star Powerów mam aż 3. No ale one są bardziej uniwersalne, one odpowiedzą na pojedynczego Tytana, na cokolwiek, więc chyba Life Sentence po prostu rzucamy na to. I Cold Case w końcu, żeby coś zrobić na stole. I pingnięcie. To było śmieszne. Mój przeciwnik w pewnym momencie chyba miał 15 czy 17 życia. Już jest z powrotem na 34. Ja mówię, że się śmieję z tego meczu, że to jest strasznie zabawny i śmieszny mecz, ale ja kocham ten mecz. Ja kocham każdą sekundę jego, absolutnie. To są te mecze, których ja szukam. Te Tyrian Druidy, które mnie zabijają w piątej turze. Ja mam takie... A to ja mam takie... Dzisiaj będziemy onomatopejami. Oho, pięknie. Będziemy się porozumiewać onomatopejami. Ale mimo tego, mimo że to jest bardzo kuszący reverb. O nie, jeszcze masz ETC? No tak, on ma 40 kart, to się mieści, co nie? No dobra, no to będzie Star Power. Chyba, że to będzie to. Bo tym moglibyśmy sklirować te małe postaci i walnąć w tego... tego kolesia. Mamy 50-50, że zabijemy to. Moglibyśmy tym próbować. Tylko jak to nie wypali, to jest trochę słabo, bo mi zostaje 8 bydle na stole i to mi się tak średnio podoba. Więc chyba to Star Power po prostu jest bezpieczniejszy. No, chyba tak. Tylko jakoś dobrze. 5, 4, 3, 2, 1. Super, idealnie. No to chyba było niemalże gwarantowane. Ja bym to pingał, bo jakby znowu, to jest value game. Tutaj jakby nie chodzi o to, żeby wykorzystywać możliwie dobrze manę, to jest value game, bo jakbyśmy chodziło nam na tempie, zależało, to ja bym to stridował, zagrał cold case. Ale tak, to za darmo, znaczy za darmo, został nam ten stronnik. Okej. Okay. I on gra Rino na... Moment, to on nie gra duplikatów? 40-kartowym deku? Bez duplikatów? Pardon? I co? Czy to znaczy, że mój Romath jest bezpieczny, bo nie ma drugiego Dirtyrata? Czy po prostu mój przeciwnik gra 40 kart i niektóre mają dupli... Nie wierzę w to. No ale z drugiej strony 40 kart znaleźć dobrych u Priesta? No to nie jest trudne, bo tam w sumie jest dużo rymowali. Jest dużo takich kart, które nie robią dużo. Jestem strasznie skonfundowany. Watcher w takim razie. No Watcher, no bo jak zobaczyliśmy, że jak gra Rino, to nie może grać dwóch Dirtyratów, tak? Faktycznie, teraz nie pamiętam, żebyśmy widzieli jakiś duplikat. Chyba. Hipster w następnej turze i w sumie wyszło na to samo, no dobra. Nie gram teraz Rewinda, bo chciałbym go zagrać po tym, jak zagram drugi Cold Case, żeby jednak zmaksymalizować tą szansę na to, że ten Cold Case tam się zmieści. To jest w ogóle mechanika, której ja przez długi czas nie rozumiałem. Ja byłem przekonany, że ten Graveyard w przypadku stronników albo... To jest esencja, słuchajcie, kontrolnych meczy. Jak wasz przeciwnik gra Clean the Scene na jednej postaci 2-3, to wiecie, że jesteście dobrzy. Znaczy to, że wiecie, że ten mecz będzie dobry, dobra. Najpierw to, bo z tego coś mogę odkryć. Dobrego. Drown to jest najlepsza karta, jaką możemy dostać w tym meczu, prawda? To jest absolutnie najlepsza karta. To ja nawet nie wiem, czy ja Rewind gram. Ja nie jestem pewien, czy ja gram Rewind. Zagramy to. Bo chyba w takim razie mogę próbować rewindować Drown. Ja co prawda rzuciłem tyle spelli, że ja nie wiem, czy jest trochę sens, bo to... Boję się, że jest mała szansa, że ja dostanę oczywiście tego Drauna. To jest tylko jedna karta, a ja tych speli już narzucałem mnóstwo.
Ale z drugiej strony, czy mi się śpieszy z tym? Nie śpieszy mi się, więc mogę sobie zagrać w ten sposób. W sensie, nie muszę grać tego rewinda. Wszystko wskazuje na to, że będę miał w przyszłej turze manę. Wszystkie poprzednie tury miały tę manę. Ten Rino jest dużym problemem, bo to jest jednak ten Hero Power jest bardzo mocny. No, ten Hero Power zadaje 2 do 3 obrażeń. Nawet jeśli to leci w twarz, plus jeszcze coś robi, to jest trudne do odparcia tak na dłuższą metę, więc to jest słabe, że jedna karta potrafi, ta karta jest trochę podobna do Sargerasa albo do no innych takich permanentnych kart, które robią coś i to już na zawsze zostaje do końca gry, co nie, że gracie jedną kartę i ona w zasadzie robi wam late game. To jest albo Drown, albo Reverb, albo to jest i Drown i Reverb, to jest jeszcze taka opcja, że możemy i zdrownować i zreverbować. Przepraszam, reverbować i potem drownować. Po polsku mówiąc, ojej, reverberations? Ua, nie wiem jak to się nazywa. Jakiś chochlikomania? Nie wiem pojęcia, wnioskuję tylko po temacie. Chochlikomania i... Co tak będzie się teraz ta gara nazywała? Chochlikomanie i drowna możemy tak zrobić. To jest co? To jest Love Everlasting, okej, tak. Oczywiście, że to jest Love Everlasting. To jest najlepsza karta, którą możemy zreverbować. Też jedyna chyba, którą powinniśmy reverbować. Ale nie wiem, czy reverbowałbym ją 2 razy, bo nie wiem, czy nie dostał drugiego Tytana z... Wiecie, czego dostał. Więc tutaj wybieramy sobie to, mając nadzieję, że nie dostanę tego 6-6, które mi kończy grę. Please, błagam. Nie dostałeś, widzę, że masz 67 życia. Plagi fajne, bo będą dużo robiły problemów. Nie, dobrze. Plagi na pewno. No i teraz jest prosty ping, albo jest drown, ale drown jest 1000-krotnie razy lepszy, więc użyjemy tego drowna. Fajne, bo w sumie ten... on by tak jak Hero Power, to w sumie nie ma znaczenia. Dobra, i teraz dokładamy do tego audio splitter. Dokładamy... Teraz już mogę rewind zagrać, może dostaniemy... To jest dobre, to powinniśmy, chociaż reverb jest bardziej uniwersalny, bo nawet, tamto jest bardziej proaktywne, ale reverb jest lepszy. Szkoda, ponieważ się też nie uleczymy w ogóle, bo mamy jeszcze ten pancerz założony. Ten cały lifesteal pójdzie po prostu do kosza, to jest przykre, że nie można się leczyć ponad życie. Okej, kolinowa, w porządku. Mamy tych star powerów bardzo dużo, no Romafie ma gwarantowane, że skasuje stół, bo już tych samych star powerów... O nie, zostaw to, błagam, na stole, żebym ja to mógł zniszczyć. O nie, atakuj tym, proszę. Zaatakuj tym, please. Bo jak to zostanie jako broń, to nie będziemy mieli dostępu. Co? Dostałeś tę kartę? To jest losowy stronnik za 3 i dostajesz Student of the Stars. Unbelievable po prostu to jest. No dobrze, że tym zaatakował, to przynajmniej będziemy mieli szansę na zniszczenie tego miecza. O, wow. No to ja muszę teraz tego studenta zreverbować, prawda? No muszę, no teraz to już jest mus, że musi to... Ten mecz, słuchajcie, ten mecz, to jest po prostu... Czy mi wystarczy jeden reverb, czy potrzebuję dwóch? No chyba nie potrzebuję dwóch, bo to się shuffle copy, tak? I to wrzucam, shuffle copy, rzucam, no chyba jeden reverb powinien starczyć. Wtedy drugi robimy na tym 5-6, tylko ja jestem ten... Moment, to jest po zaatakowaniu, nie po zginięciu, tak, bo ja już po prostu nie znam kart zupełnie. Dobra, robimy tak, drugi rewerbik leci tutaj. I teraz mamy możliwość trade, ping. Musimy to spingować, co nie? No, chyba, że mogę to wziąć na twarz. Mogę to wziąć na twarz? A nie, bo to ma rasza potem, jak to zaatakuje, co nie? Czy ja to mogę wziąć na twarz? Dobra, to jest na pewno, tak? To jest oczywiste. A, bo to jak ginie, to cię nie już wraca? Ale oszukaństwo! Okej, no dobra. Nie, no muszę to spingować, co nie? Bo to inaczej zrobi duże kuku. Szkoda, że tej nie tym jeszcze tutaj i tej heli też, nie? No, ale przynajmniej mamy taki sposób na trochę przedłużenie tej fatygi może? Próbuję to uzasadnić. Mogliśmy ten miecz jeszcze zbuffować, ale on by tak zginął, tak? Szkoda, że after... Aha, bo to jest after, no tak, faktycznie. Myślałem, że to jest before, ale before to byłoby bez sensu zupełnie. Nie, no dobra, to ma sens, okej. Okay. Co tam mój przeciwnik liczy w tych karcioszkach swoich? Kanibalizm, okej. Okay. W porządku. No i tak spinguje to 4-3, to i tak zginie. Szukam tylko jakiegoś spela, żeby zagrać, żeby tę siwarkę wyciągnąć. No i mogę ją później wyciągnąć chyba, co nie? Tutaj mogę po prostu zagrać Hele i... No, fajnie. I to jeszcze? Ekstra. Wtasujemy. Ja w ogóle, to jest ciekawa anegdota, słuchajcie, bo nie wiem, czy wy to wiedzieliście, może nie wiedzieliście. Czy ja gram z tym Sivare? Gram, bo mnie stać. Czemu kosztuje jeden tylko?
Czemu to kosztuje? A, bo ja zmieniłem koszt wszystkich stronników, tak. Stać mnie i nie overdrawuję, dobra. Ja na przykład myślałem, że jak w deku przeciwnika dochodzimy do takiej fatygi i te wtasowane przez Hele plagi, jak one się aktywują i już nie ma nic innego w deku, czyli mój przeciwnik, no bo te plagi są unending, czyli się nigdy nie kończą, czyli po tym jak się rzucą, w sensie jak dobierze je przeciwnik, to one się aktywują i potem zostają wtasowane z powrotem do deku. Ja myślałem, że jak w deku nie ma już innych kart poza plagami, no to przeciwnik dobiera plagę, ona się znowu wtasowuje, dobiera, wtasowuje. Jakby wiecie, że po prostu przeciwnik ginie, no bo dostaje te dwa obrażenia za każdym razem, jak dobiera plagę. Nie, tak nie jest. Jeśli przeciwnik ma na przykład trzy plagi, czyli tak jak obaj teraz mamy, to one się dobierają, dobierają, póki nie znajdzie innego czegoś lub nie dojdzie do pustego i dopiero wtedy się wtasowują. Czyli przeciwnik po prostu dostanie 6 obrażeń, jak dobierze wszystkie 3 plagi, jeśli by miał teraz pusty deck. Co to jest? Nie wierzę, że... Nie wierzę, że overdrawowaliśmy Amentula. To jest po prostu... To jest moje szczęście. Co to jest za bydle? Deal? Okej. No ja overkillować nie overkilluję, ale chyba w końcu będziemy mogli użyć Keeper Strength. I zrobimy tak. Keeper Strength. I teraz zrobimy to. Teraz zanim w twarz. Cyk. Szkoda, że on też tą Helię dostał, bo ja chyba się trochę zgubiłem. Skąd ja dostałem Helię? Helię? Nie wiem, skąd ja to dostałem już teraz, czemuś nie pamiętam. A, z Amentula. Tak, sobie wybrałem z Amentula. Tak, to był. Tak. A skąd on. On też musiał w takim razie dostać ten wybór. To trochę ciekawe. Dobra, mamy jak to odpowiedzieć? Mamy. No, mamy nawet jak to zreverbować. Okej, tylko czy my to reverbujemy też? No ale no, chyba potrzebuję tutaj dużych zagrożeń, co nie? Tylko jeden reverb powinien starczyć. To, że overdrawowaliśmy mojego Amentula, to jest po prostu aż bolą mnie wszystkie organy mego ciała. A jest ich sporo, szczerze mówiąc. Nie pamiętam, ile mamy organów, ale mamy ich co najmniej 5. Tu jest. Mam nadzieję, że ktoś nie studiował medycyny, kto tego słucha. Bo by się za głowę złapał. No ale 5 na pewno mamy. Halo, no w sensie. Dobrze, nie o tym. W ogóle o czym rozmawiamy? Tu jest Artificer. Artificer. Może nie Artificer. Tu jest Reverb. Który to Reverb? Tu powinien być Artificer. Mój błąd. Dobra, nieważne. Dobieramy sobie szósteczkę. Nie daj mi proszę tego, co mnie zabije, tylko w 3 tury. O nie. Okej, to jest to. Dobrze. To wygląda fajnie. I tak niedługo nie będziemy mieli duplikatów w deku, tak? By the way. Ale to wygląda fajnie. To wygląda bardzo dobrze. Tym bardziej, że możemy to od razu zagrać. Przyszły to, że możemy to nawet zreverbować. Musimy oczywiście zniszczyć to. No i tyle. I co to robi dokładnie? To jest Tefratel, który tak, obaj dobieramy 2, no to mi się zmieści. Discardujemy 2 karty, no to jak discarduję 2 star powery, to będę szczęśliwy. I niszczymy 2 topowe karty na swoim deku. Ja mam szansę na to, że jedna z tych kart na górze mojego deku będzie klątwą. 3 siódme. Mamy szans na to, że odrzucę sobie klątwę, co będzie dobrą wiadomością dla mnie, co nie? Mój przeciwnik ma o wiele mniejsze te szanse, zaraz się zobaczy, co tu się stanie. Student of the Stars, to jest dobrze. Nie wierzę, że odrzuciliśmy Romatha. No przecież mnie coś normalnie... Powiedziałem, że ten mecz mi sprawi przyjemność na to, czy wygramy, czy przegramy i zamierzam się tego trzymać. Z Romathem, czy bez Romatha? Sam zagrałem tę kartę. Sam sobie zgotowałem ten los. Ja jestem sam sobie winien, więc dobra, trudno, no okej. Okay, spoko, przeżyję, nie ma problemu. Wow, dostałeś Sivarę. No niesamowite po prostu. I co w tej Sivarze siedzi? Super turbo potężne jakieś rzeczy. No ekstraśnie. Czy ja mam w ogóle jeszcze stronników w deku? Nie mam, potrzebuję 3 klątwy. No tak. A co ja odrzuciłem? Się już zgubiłem. Odrzuciłem, bo już zobaczyłem tylko jak ten Romaf się odrzuca, to już nawet nie patrzyłem, co się dalej stało. Ale są 3 klątwy, tak? Nie wierzę. Mam 3 klątwy w deku. I nie odkryję sobie nic, no przecież to są żarty. No tak, i teraz zostajemy w ataki, dopiero teraz one się wtasowują. Dobra, dajmy tego kolesia. I go chyba reverbujmy. Żeby mi tego przypadkiem nie zniszczył. Aby zróbmy w ogóle tak. Do tego dodajmy to. Pingnijmy tego jednego kolesia i teraz sobie wyciągnijmy 2 aż. Wow. Next level. Next level gaming, słuchajcie. Gram kartę, która nawet nie należy do mojego przeciwnika. No to są też mocne karty. To jest trzymane 10-9, tylko chodzi o to, że mój przeciwnik przez ostatnie 40 tur stakował sobie wszystkie removale świata. Jedyne, co mnie tutaj może pociesza, to to, że... O, dostał klątwę. To jest w sumie fart całkiem niezły, bo miał 3...
3 dziewiąte, 1 trzecią miał szans na dobranie tej klątwy, więc spoko, fajnie, że się trafiło. Czy to mu bardzo pokićka turę? No nie za bardzo, bo on i tak ma jeden mana więcej niż ja. Dobra, dzięki temu mamy jeszcze jednego tego studenta. Oni się będą bardzo ładnie wtasowywać i może te klątwy mnie aż tak bardzo nie zapacają. To, że on przeciw nich traduje, to jest dosyć ciekawe. Ale może on sobie zdaje sprawę z tego, że jak będzie tradować, to po prostu to wygra. Czy ja to jestem w stanie jakkolwiek się tego pozbyć? Może z rewinda coś mogę dostać, ale też bym chciał strasznie zmieścić tutaj Star Power i bym jeszcze chciał znaleźć Artificera i jeszcze to bydle. No, czekajcie, bo jak poleci 5, 4, no może się źle skończyć ten Star Power, z tego co liczę. Może się bardzo źle skończyć, no ale zobaczymy. Co jest ważniejsze, 2 razy Student of the Stars, czy coś innego? Co tu jest ważniejsze? Proszę, tylko nie zaklątwuj mnie. O, super. Okej. Okay. A czy na pewno muszę zagrać tego studenta, bo inaczej będę się klątwował. To jest 100%, co nie? Drugie zagranie, z kolei ja bym strasznie chciał rewindować, ale chyba nie w tej turze. Muszę, bo to jest, no tak. Spróbujmy ten Star Power, mając nadzieję, że on coś skliruje. 5, 4, 3, 2, 1, idealnie! Zapraszam serdecznie. Ale jestem OP. No i elegancko, i gramy to bydle. Pingamy. Ja mogę z rewinda... W ogóle czy ja miałem grę taką kartę jak Infinite Magnitude? Ja w ogóle nie widziałem tej karty. A, już wiem. Pamiętacie, jak kiedyś tam 30 minut temu powiedziałem... Nie, to 20, spokojnie. Powiedziałem, że... A czemu Max po prostu gra Infinite Magnitude, która wygląda jakby była jego kartą, co nie? Jakby nie ma napisane, że została wygenerowana przez co? Bo to była ta karta, którą on mi podprowadził tym kolesiem 3-4. To bydle takie... 2-4, które tam quick drawem dobiera z mojego deku, to było to. Okej. Okay. Ojej. No dobra, to mamy chyba duży problem. Dwa duże problemy. Aha, jeszcze te klątwy. Czemu on przeciwnik w ogóle ich nie dobiera? Czy jest w ogóle jakiś fair coś w tej grze? Czy ja ginę w przyszłej turze w ogóle? Tak, na pewno jednego muszę zagrać. I co potem, przepraszam? Nie, no chyba muszę zagrać wszystkich trzech, co nie? Żeby po prostu nadgonić to tempo, które jest na stole. No ja wiem, że teraz mogę dostać... ile to jest... ojej, to w ogóle to jest... Ojej, on mnie może zabić chyba, czekaj. Aha, tak, on mnie może zabić. No, nie przeliczyłem tego, wiedziałem, że trzeba przeliczyć. Wiedziałem, że to jest statua, kiedy trzeba przeliczyć. Kurczę. Ale wydaje mi się, że nawet jakbyśmy to coś tutaj ukombinowali, no to byśmy tego nie wygrali. No niestety nie bez Romafa. No jeszcze z Romafem to by było spoko, ale no, że sam sobie go odrzuciłem, to sam sobie jestem winien. I cały ten mecz i przegrana w nim jest absolutnie moją winą. Fajnie nam się trafił właśnie z takim priestem bez duplikatów 40-kartowym. Wow, to jest coś ciekawego. Ale wbrew pozorom, zagramy jeszcze jeden mecz, bo ja się nie zamierzam tak łatwo poddać i zamierzam udowodnić, że ten deck nie dość, że... no, nie... Nie jest to do końca, okej, najlepszy, najlepszy deck. To zdanie chyba nie ma drugiej części. Death Knight jest też fajnym matchupem. Tutaj trochę bolą klątwy, ale kluczowe, żebyśmy tutaj dostali tego Romafa i będzie dobrze. Artificer, Hipster, Star Power, wszystko zatrzymujemy, bo to jest OP, to jest dobry early game, no i wszystko pięknie gra. Mój przeciwnik, nie patrzyłem na jego mulligan, czy tam był jakiś mulligan, czy to wszystkie karty też wziął, bo jak wziął, to mamy problem. Mamy klątwowy duży problem. Jeśli tu pojawi się ta broń 1-3, to zakładam, że mogłem nie zobaczyć tego mulliganu, bo go tam nie było. Nie, to będzie 2-3, no 2-3, okej. Hipster, no chyba hipster, tak? No bo Watcher będzie potem się nam przydał, to będziemy sporo tych obrażeń dostawali. Zobaczmy, co tam nie ma jego deck. Okej. Są dwie podobne karty. Tego chyba... Nie, to nie chcę. 4 obrażenia stronnika... A, po prostu, albo 3. Jeśli zabijemy, to dostaję Frost Runę. Ja chcę chyba Frost Runę. To jest też takie dosyć uniwersalne, 2 many zadaj 3 obrażenia, to wygląda spoko, a myślę, że jest mnóstwo kart, które, no chociażby to, co mogę po prostu sobie zabić w ten sposób. No to bardzo, bardzo dobre, bardzo dobre dobranko i jest też nasza gwiazda główna dzisiejszego programu. Nie mam Frost Spell, raczej ich nie będę miał. To jest dobre, bo to jest dobieranie kart. No to jest jakieś AOE, ale ja mam już takie coś, więc zagrałem sobie tego Defrosta. To, że w ogóle my możemy właśnie odkryć karty Death Knightowe, które mają 2 na przykład runy, albo jakiekolwiek wymagania runowe i my nie musimy ich spełniać, to jest spoko. Wydaje mi się, jestem prawie przekonany, że nie da się odkrywać tych 3 trójrunowych. Że tam, nie wiem, na przykład niebiesko, czerwono, zielone, tak? Ten taki, wszystkie kolory Death Knight. Nie może sobie odkryć z czegokolwiek tego kolesia 7-7. Jestem prawie przekonany o tym, ale to musiałbym jeszcze dokładniej sprawdzić. Co my tu robimy? Matko, czy ja robię life sentence na tym koboldzie? Nie, błagam. Nie no, błagam.
Możemy zrobić trade i spróbować dobrać kartę, ale nie wiem, czy jest coś, co bym stąd dekolał. Za to tutaj mogę coś fajnego dostać. Tenfell Fissure wygląda spoko. Swoją drogą to będzie chyba jedna z pierwszych kart z minisetu, które zagramy, więc musimy zrobić tak i teraz możemy dobrać sobie dwie karty. Może coś się... O, coś już dostałem z zagrania, jak miło. Zagramy sobie to jeszcze raz. No w przyszłej turze gram to, przez co będzie trochę, że tak powiem, ten stół pozamiatany. To jest też wszystkim stronnikom, więc nic na stół nie będę chciał To jest dobieranie kart, to też jest dobieranie kart. Tylko to jest takie tak bardziej proaktywne i daje mi jakoś tam, że tak powiem, elastyczność. I może tak będzie dobrze, okej. Okay. No to git, no to i tyle. I to się po prostu stół się weźmie i skliruje. Nie skliruje, co jest, halo? Czy mnie stać na wzięcie kolejnych 8 obrażeń w twarz? A w zasadzie kolejne... tak, 8? Czy ja po prostu tutaj panikuję i star power? Ja mam to prawda to leczenie, no. Mógłbym... Nie... Tylko przy turze też będę miał wtedy miejsce na ping i tyle. Zagrajmy to. Nie jest super. No ale w przyszłej turze też, w jakimś sensie też trochę blokujemy to, co mój przeciwnik teraz może zrobić, dlatego ta karta jest trochę bardziej taka, z jednej strony taka wolna, ale też proaktywna na to, co mój przeciwnik zrobi, bo on gra właśnie to, ja mu to zrobię Fell Fissure, raf na tym, ping tutaj i jesteśmy szczęśliwi. Też nie do końca może też zagrać, o moment, ono 5, tak, ono 5 many? 5 many ma, tak? Nie widzę tego. Też może wtedy nie za bardzo, znaczy to 1-1 też zginie, więc... No chyba, że tego nie zagra w ogóle. To też jest taka opcja. Dobra, i pacu, pacu. No i teraz klirujemy stół i na końcu rewind. Tylko czy ja chcę zagrać, może teraz chcę zagrać rewind, żeby może dostać Fell Fissure numer 2. Zapraszam. Tak będzie fajnie, bo też znowu w jakimś sensie, no nie tyle, że blokujemy mu zagranie minionów, ale wszystko to, co większość tych rzeczy w tym Death Knightie takim klątwowym umiera. To nie jest standard chyba, bo to jest, nie jest klątwowy, tylko to jest kopiący, ale tam były też klątwy, więc to jest klątwiąco-kopiący. Okej. Okay. Dobrze, bo teraz będziemy mogli rafem to potraktować i jest już o wiele przyjemniej. Do tego będzie pewnie ten elemental. Jest lepsza karta niż Love Everlasting w tym meczu, w tym deku? Ja mam mnóstwo zaklęć. Ja mam mnóstwo zaklęć, tylko obecnie nie mam ich aż tak dużo. Nie, no ale come on, no w tym deku a Love Everlasting to jest kosmos, to jest super tempo. No nie, no muszę to wziąć, no come on, no nie ma innej opcji. Nie muszę tego co prawda teraz grać, to też jest ważne, nie muszę tego teraz grać, to jest też za dwie many tylko. Więc mogę sobie na przykład sforżować i zobaczyć dopiero w przyszłej turze, jak to się będzie wszystko układało, co nie? Bo jakbym to teraz zagrał, to i tak to nie ma znaczenia na stół, to nic mi nie robi. W przyszłej turze miałbym już to prawda zniżkę, wziąłbym sobie te dwie many, ale można powiedzieć, że i tak sobie zapożyczyłem te dwie many, znaczy zapożyczyłem, w sensie i tak wydałem te dwie many teraz, żeby zainwestować je w przyszłości, bo to samo zrobił Watcher, tak? Teraz wydaliśmy Forge'a, żeby w przyszłości on zrobił coś fajnego. Co to za bydle? Co to jest za karta w ogóle? To jest ten nowy skarb trzeciotirowy. Daj wszystkim minionom właśnie bonus efekt. No super, fajnie, że to dostałeś. No i co? Może dlatego to jest agonia, żeby to właśnie mogło aktywować się tutaj, bo jak to by był okrzyk bojowy, no to ten World Pillar Fragment, to ten Gyro Worm to byłby średni, co nie? Bo ten okrzyk bojowy by się w ogóle nie aktywował. A tak to się aktywuje. Więc jak ja sobie poradzę z tym, co jest na stole? Najprawdopodobniej to będzie Star Power. Najprawdopodobniej Star Power plus, nie wiem, Watcher. Jeszcze Auto Splittera mamy. Fajnie. Ale to musi być chyba... Znaczy to tak, no najpierw powinniśmy zagrać to, co nie? Może dostajemy coś, co zmieni mój pomysł na tę turę. To chyba nie zmienia pomysł. No, może zmienia pomysł na tę moją turę. Bo mogę zagrać to, walnąć to. Biorę tylko dużo na twarz, a ja nie lubię tak... Ja strasznie nie lubię brać na twarz tych obrażeń. Nie wiem, może to jest wydaje mi się, że jeden z moich dużych błędów, jak gram tymi kontrolnymi deckami, że może za bardzo one są kontrolne. A też z drugiej strony ten mój mag to ma bardzo... Znaczy, i tak ma możliwie dużo tych opcji, jak na maga, żeby sobie w ogóle coś przyzywać. Żeby sobie coś przywracać, czy też zakładasz pancerz. Ale to nie jest generalnie dużo, tak? To nie jest tak, jakbym grał priestem, który ma tam 1000 milionów sposobów na leczenie, plus ma przede wszystkim swój hero power. Jakby mag mógł, na przykład, jakby była jakaś karta zmieniająca hero power, to bym rozważał ją, na pewno bym rozważał, no też Hero Power akurat maga jest mega mocne, ale jakby była jakaś opcja, nie wiem, takie Renounce Darkness, może ktoś pamięta jeszcze taką kartę, która zmieniała wszystkie karty
Warlocka, bo to była karta dla Warlocka. Wszystkie karty Warlocka na kartę z innej losowej klasy. I chyba zmniejszała ich też koszt, żeby jakoś tak to w miarę zbalansowanie było. Dobra, leci Void Scripture. Zapraszam. Trochę było tych różnych tych, co nie? Ile było? To dużo było. No i do tego leci chyba ten kolega, żeby to mi zduplikować. Dalej leci... Nie, chyba nie chcę tego. Chcę na pewno to, bo widzę, że już będę miał co robić w następnych turach. Zabijemy to, bo znowu ja się bronię przed damage'em jak tylko mogę. Możemy też to pacnąć. Mamy solidny stół. Mamy też przede wszystkim tego lifesteala, to jest znowu te kilka sposobów, jakie mag może dostać lifesteala, to jest właśnie albo przez te elementale, albo przez, i to jest o wiele lepszy, wydaje mi się, praktyczniejszy sposób, przez mechy. Przez mechy można też dostać lifesteala, a lifesteal jest generalnie najlepszym sposobem na leczenie, bo jest bardzo taki proaktywny. Chociaż są też karty oczywiście inne, które też dają nam bardzo proaktywne leczenie, ale ten lifesteal jest taką po prostu mechaniką, którą można dać każdemu minionowi, przez to jest taki też praktyczny. Uła. To może się nawet, nie, to się pozabija, co nie? Wszystko chyba. Moment, tak. A, no ty, ten niestety, ta trucizna. Okej. To nic nie zrobi. Zreverbujemy sobie to, potem to ukradniemy chyba, tak mi się wydaje. Tak, zreverbujemy sobie to. Ukradniemy i zobaczymy, co się stanie, to jest najpierw, tak. Hop. Bo może się rzuci jakiś spell, który mi skliruje stół, co nie? Na przykład tak, jak mnie walnie w twarz. Okej, to powinno zrobić dosyć dużą część roboty. I tym, co, ja tym nic nie robię? Nie no, zróbmy tym cokolwiek, bo to i tak zginie w następnej turze, tak? Chociaż to dobierzmy i spróbujmy sobie sklirować stół dwoma losowymi zaklęciami. O, jakie to jest OP. Jeszcze to, jakie to jest mocne. Staliśmy jednego z lifestealem. Szkoda, że tylko jednego, tak powiem, no. A czy ja wyrzucam ten life sentence tylko po to, żeby coś zrobić? Chyba tak. Chociaż ja mogę też life sentence na swoje rzucić, co nie? Mogę rzucić life sentence na swoje, tylko po co? No tak, to jest to pytanie, które powinniśmy sobie częściej zadawać, ale po co? Tak, jejku, to, że ja próbuję po prostu na siłę że próbuję kosztem zniszczenia stronika na stole nie dobrać karty. To jest bardzo już next level, tylko w tym przypadku to jest bardziej bottom level. Okej. No to tak jak myślałem, w sensie to zginął, chociaż zniszczyliśmy to 2-4 za pomocą tych jogów i tak nie miałem miejsca na te macki. Nie jestem też wielkim fanem tych macek, bo wiele razy widziałem, jak po prostu zamackował się przeciwnik tymi mackami i... Okej, ciekawe, że to ukradł. Ja bym ukradł tego z lifestealem, ale to znowu, to tylko mówi uła, że mamy kolejnego reverba. Co mi ukradniesz? No oczywiście, że to mi ukradniesz. Aha, dobrze, że mamy reverba, tylko to nawet nie będzie reverba. Ojej. No dobrze, co my tu robimy? Damy tym o +3/+3 Divine Shielda, to będzie wielkie i tłuste. A potem dobierzemy sobie tych koleksiów, co nie? I na tym będzie polegała chyba ta cała tura. Czy się niech zastanowię. No bo Roma w turę raczej nie. No tak, damy mu +3/+3. A nie, no chyba, że dostanę tutaj takiego z... Ale nie, i tak chcę tego. Dobra, najpierw rzućmy to, bo to jest coś, co ma pewien element losowy, więc najpierw się zaznajomy z elementem losowym. No i się zaznajomiliśmy z elementem losowym. Element losowy mi dalej mówi, że zrobię tak. I nie mogę tego spingować, to jest wielki ból dla mnie. Więc... Ale i tak chyba pacnę w to. Nie, czy pacnę w Sylwanę? Nie, no pacnę w Sylwanę. Teraz pacnę tym... To, dzięki temu w sumie zdejmiemy... Znaczy mogłem to w 4-3 też, ale tego się chcę pozbyć, żeby potem nie robiło jakichś problemów. A co tu się stało? A, bo to jest ten spell nałożony, to nie jest... Aha! Okej, przepraszam, przez chwilę myślałem, że ten, nazwijmy to jakoś, nie wiem, takie bycie fairy, w sensie, że magicznym, że antymagicznym, powiedzmy, anti-shell, anti-magic shell, cokolwiek, no w sensie jakieś słowo kluczowe by się przydało na to, can't be targeted with spells and hero powers, bo to się długo mówi, więc, a to było nadane przez ten wyjątkowy spell priesta, który daje tylko ten taki, powiedzmy, tymczasowy, no tylko na powiedzmy, turę przeciwnika, albo tylko na nasze spele on może przyjmować. Dobra, poklirował, ale mi to nie robi różnicy, ważne, że ja ten, że ja żyję, to jest fajne, po pierwsze, a po drugie, że ja mogę zrobić znowu to i dobrać jeden wielki spell, klirując stół, znaczy dołożyć przeciwnikowi dużo problemów, przy okazji klirując stół.
To chyba leci tu bardziej. To leci tu. To leci tu. To się pojawia. Zobaczymy, to dostaliśmy coś z Rushem. Super. I dalej leci Sywarka, która mi doda 7 kolejnych takich kart do rączki. Super. Wygrane to wygląda dosyć. Dosyć wygranie to wygląda, nie ukrywam. Nie wiem, jak mój przeciwnik musiałby tutaj wrócić. Biorąc pod uwagę, że jakby ja mam kolejne tego elementary inspiration. Ostatnio w ogóle rozmawialiśmy o tej karcie. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, że drobna zmiana w tym deku, tam dosłownie dwóch kart, sprawiłaby, że to elementary inspiration po prostu byłoby takim auto-includem, bo to po prostu by świetnie grało. Bo już mamy dużo sposobów na generowanie kart, w tym generowanie kart poza... Dobra, zagramy jeszcze jeden, już come on, tak? W sensie... Możemy. Zaszalejmy sobie, co nie? Więc jest dużo, zapomniałem co mówiłem, że jest, jakbyśmy tam, jest dużo kart, które generują karty, w tym generują także spoza naszej szkoły magii, bo takie magma dostępne, ale nie mamy tej jednej tam, jeszcze jeden elemental by się przydał, czy coś takiego i moglibyśmy grać takiego prawie Sith Maga, w tym sensie, że opartego na wielu szkołach magii i wtedy można by było też grać tego mecha w sumie z clearem. No, to można by było trochę zmienić ten deck, tylko tak jak mówię, trzeba było tam zmienić ze dwie, czy jak, jakbyśmy dołożyli jednego elementala i te, to już wtedy można by było włożyć i dwa mechy, i dwa razy to ten spell za 7. I to by może poprawiło też trochę survival tego decku, chociaż jeśli chodzi o AoE, więc ten mech jakoś tam mi bardzo nie pasuje, no ale on, jakbyśmy mieli wystarczająco dużo szkół magii, to by był dobry. Te 7 many spells, one są jednak tłuste dosyć i trzeba się jednak trzymać tego, żeby zagrać te różne szkoły magii. No my, wtedy też by było warto grać w ogóle Sunwell, to by też pasowało bardzo dobrze, w sensie ten gigas, jedyny spell neutralny za 9, żeby dokładać sobie różne rzeczy, plus to byłby Holy Spell, który by tam odhaczał tę jedną szkołę. No ale wiecie, wtedy to już trochę tak jest, a może ten Sith faktycznie włożyć, bo wtedy po prostu ona mogłaby być tak dobrą kartą. Znowu, ja się bardzo opieram przeciwko temu, żeby grać ten Sith jako... grać ten deck, bo no to combo jest tak... to jest po prostu niemiłe. Ja wiem jakby jak jesteście po drugiej stronie tego komba, co nie? Jakby widzicie, że to wasze 30 parę życia po prostu znika, a wasz przeciwnik, wiecie, przez całą grę czasami nawet mógł robić sporo rzeczy, więc jakby jak robi sporo rzeczy, a wy i tak jakoś tam się leczycie, coś tam, a na samym końcu dostajecie takie combo, to jest po prostu niemiłe. Równie niemiłe. Jeszcze czekanie w kolejce, 3 minuty, co? Przepraszam. O, okej. Okay. Dzień dobry. Czy można jakąś grę poprosić? Jedna gra, poproszę. Dzień dobry. Dobry wieczór. Chyba coś tam się znalazło. Jakoś musieliśmy wejść w dziwną kolejkę, ale już teraz stanąłem w dobrej, więc teraz zostaniemy... No cóż, no... Ja już przepraszam, ale już mam flashbacki tego, że w piątej turze będziemy patrzeć na stół, który zawiera postaci 4-6. Razy 4 na przykład. Dobrze wygląda za to ta ręka. Oj, dobrze ona wygląda. Nie wiem, czy nawet Watchera bym z taką ręką nie trzymał, bo po prostu potem się będę może chciał leczyć, ale chyba kluczowe jest to, żeby odpowiadać na stół. Tak, w tym meczu mój przeciwnik nie ma bursta, jeśli nie ma stołu. On nie wygra tego bez stołu. Tutaj jest tak jak szamanem. Clearujecie stół, nie ma bloodlasta. Nie clearujecie stołu, no to możecie, że tak powiem, to basta, rymując tak pięknie. Audiosplitter, który jest kopiowanym cold case. Cold case w turze trzeciej. Co? Jest jakaś karta w tym... Matko, ja teraz zupełnie mnie jakoś... Czy jest coś forgowane w tym Triandruidzie? Czy to są smoki? W smokach chyba coś tam forgowane jest, ale... Uła... Nie, moment, Planted Evidence to jest... Ja nie znam całej tej decklisty, niestety, bo ja tym nigdy nie grałem. Jakbym tym... Okej, dobra, to nie jest standardowy... Okej, tu się coś innego zadziało. To nadal jest dobre rozpoczęcie, które wzięliśmy, bo to jest super według mnie. Ale wow, to jest w ogóle fajne, że trzecia tura, mój przeciwnik zagrał 7 kart. Okej. Czy ja to coinuję? Czy ja potrzebuję to coinować? Bo wydaje mi się, że nie. Może ten coin mi się potem przydać. A taki sekrecik, no, namiesza w główce druidka. Nawet takiego druidka, którego głowa ma wielkie biały bąbel. Nie wiem, co to jest. Przepraszam, ja absolutnie nie chcę obrażać lore. Ja po prostu się nie znam. Proszę wybaczyć moją... Zermany. Innervate. No, zainwestowaliśmy ten Azrael Vine bardzo ładnie. Okej. Okay. Czy to jest jakiś Nature Druid? Na naturowych spelach ewidentnie ich jest tutaj dużo. No i dosyć chyba proste zagranie, co nie? Cold Case?
Pytanie, czy ja chcę wykoinować tego hipstera, ale to mi nie jest aż tak bardzo potrzebne. Mogę potem potrzebować tego coina czy innervate'a. Tutaj hipster dużo nie zdziała na tym stole, w zasadzie zginie od tych pajączków, czy od tych latających pajączków. Co, latające pająki? Nerubian Flyer, no to tak, no to nie są pająki chyba formalnie, tylko jakieś takie, nie, Nerubiani to są takie pająko, ja znam bardzo dobrze lore by the way, więc jakby słuchajcie mnie w tej kwestii, nie. Mamy Amphibious Elixir, okej, okay. No Discover Spell w przypadku druida to mógł druid ma naprawdę potężne spele, my i tak nie widzimy, ponieważ ten Tyrian Druid jest ciągle non stop wszędzie. Okej, okay, to nie, znaczy to, że to nie są drzewa, to już się pogodziłem, ale czy to są smoki w ogóle, to chyba też nie są smoki. Nie wiem pojęcia, co my gramy w ogóle, przeciwko czemu my gramy. Coldcast jest kolejny, no bo co mam robić? I odkryjmy sobie może najpierw spell, tylko spoza, a i tak już zagraliśmy Frost, więc to nie ma znaczenia. To jest bardzo dobre, mając te wszystkie moje wesołki na stole, to wygląda bardzo dobrze. Więc zagrajmy tak. I face, no bo co tutaj będę robił? Możemy, tutaj jest sens grania hipstera, bo to jest kolejna postać, która może się pojawić na stole, tylko że daje nam strasznie słabe trady i to mi się nie podoba, więc... Plus jest duża szansa, że jednak któryś z tych szkieletów przeżyje do następnej tury i będzie można... Żeby to deputization aura to coś, żeby to coś dało. W ogóle bardzo mi się podoba ten pomysł, że Paladin ma coś takiego jak te aury. Ja uważam, że takie właśnie aury to są super, tak? Jak na przykład jakoś co się stało? Czemu mój przeciwnik ma 20... Moment, stop, co? Ej, dobra, on miał 10 życia? Nie, co jest? Moment. Czy on założył sobie 20 życia? On odkrył miniona, który kosztuje 20? Nie, nie ma takiego miniona. Co? O co chodzi? Nie, on założył 10? On miał więcej... Nie, przepraszam, bo nie patrzyłem, ile on miał tego samego... W ogóle, gdzie jest mój stół? Co się stało w ogóle w tej drze? Halo? Ej. Co jest? Ale słabo. Dobra, rewind. Cold case. Się baw z tym dalej. Pf. Jaki druid bezczelny. No trzymajcie mnie, no. Co by się stało w ogóle, że on... Tutaj bym chyba też bym tego nie innerwejtował. Po co mam to innerwejtować? Żeby pingnąć tego? Mam 7 mana? Nie potrzebuję tego pingać. Ej, nie, serio, w sensie, bo on sobie założył jakoś mega duży... Nie, ja coś nie rozumiem. Odkrył stronnika? O matko, to jest kontrolny duj! Nie, to jest jakiś... To jest fizzle numer 2, co? Jeszcze ma trzeciego w to, co? Halo? Okej, dobra, ja bym zupełnie inaczej zagrał to, gdybym wiedział, że takie cuda tutaj można wyprawiać, a to są naprawdę cuda na tak zwanym po prostu kiju. Halo, ziomuś, co tu się dzieje w ogóle? Co ja gram? Dobra, rewind i cold case, bo nastakujemy tego w imię naszego najcudowniejszego, fantastycznego, ekstraśnego... Teraz już to skoinuję, bo już mnie coś trafi zaraz. On wie, że ja mam innervate'a, może nie pamiętać, że mam coina, więc zróbmy tak. Co tu się stało? To jest kontrolny druid z potrójnym fizzlem, z tego co widzę. Ojej, tak teraz sobie zdaje ta karta priestowo... no, to ona umożliwia właśnie takiego potrójnego fizzla, jeśli przeżyje. No, to jest... wow, okej, to jest nugget... to jest... Ja jestem absolutnej adoracji tego, co mój przeciwnik wymyślił. Ja wiem, że może, przepraszam, bo ja często brzmię sarkastycznie, ale to jest absolutnie zero sarkazmu. To jest super, co on tutaj wymyślił. To jest jakiś mega fajny deck. Czy jest sens coinować? Jest, bo mogę dostać to coś, to bydle za 7. Więc zróbmy tak. Dostajmy jakiś blizzard. Oj, ten blizzard to jest dobry. Oj, ten blizzard to jest... Ciężko wyrazić, jak on jest tutaj dobry, bo będzie Blizzard, później Blizzard i będziemy mieli jeszcze Romafa, który też rzuci Blizzard. Czy dobieramy? Przeciwnik ma mało kart i to jest tak... No, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby dawać mu te karty. Bo on ewidentnie ma jakieś combo, które próbuje zrobić i ja bardzo bym nie chciał sprawdzić, co to jest za combo. Chociaż z drugiej strony Romaf to rzuci jeszcze raz. I będziemy dobierać 3 karty i lecimy do fatygi. Słuchajcie, żeby memom stało się zadość, absolutnie bierzemy ten due process. Let's go. Halo? O nie! Nie! Nie rozłączajcie mnie teraz! Proszę, halo! Ja gram! Nie! Nie teraz! Nie w takim meczu cudownym, nie jak trafiliśmy na najbardziej kreatywny deck tuż po minisecie! Nie! Druid! Wróć do mnie! Za długo czekałem. Znaczy się... Próbujemy się połączyć ponownie. Mam nadzieję, że mi ta cała tura nie uciekła. To, co najważniejsze mieliśmy tam zrobić, to zrobiliśmy, ale nadal bym tam chętnie coś zrobił. Coś się z serwerem stało, bo ja internet posiadam i działa cały czas. Jest rekonektowanie do gry, no i zobaczymy, co się stanie, bo coś tutaj się złego zadziało. Okej, skipnęliśmy tam tą poprzednią turę. Grafika spadła do poziomu 0.
Faktycznie, aż się ciężko patrzy na to. Jakieś takie dziwne rozpikselowane. No dobra, nieważne. Dobra, już przeżyjemy to, spoko. Zaczynamy od tego. W imię przeżycia. Kontynuujemy z sekretem. W imię Mind Gamesów z naszym przeciwnikiem. Czy też szukamy tutaj, żeby coś odkryć. Ja bym tu może coś odkrył, bo jakbym odkrył sam przyszłą turę jeszcze jakiś taki removalo coś, to by było całkiem fajnie. Firelands... średnio Life Sentence lepszy, bo mi się zmieści w tej wtórze. Ja bym chyba coś chciał stradeować w obawie, że mój przeciwnik coś mi jest w stanie stradeować, tylko że też nie do końca chcę stradeować, ponieważ jeśli w przyszłej turze uda mi się rzucić tę aurę, to będziemy coś mogli kombinować. Strasznie już przepraszam za tą jakość, bo wydaje mi się, że coś jest nie tak. W sensie Hearthstone tak normalnie nie wygląda. Jakieś, nie wiem, czcionka się zmieniła, coś takiego, ale... Okej, tu jest Nourish. W ogóle co się stało w poprzedniej turze? On sobie po prostu skopiował te giganty? Ale czym? Nie mamy historii. Nie wiem, co się dzieje zupełnie. Ten mecz jest absolutnie szalony. Chociaż może wszystkie gry tak zaczynają wyglądać. Okej, Aquatic Form jeszcze. Wow, to jest jakiś festiwal dobierania kart. On miał wcześniej tylko dwa te giganty, co nie? Czy trzy miał? I w czasie tej jednej tury dorzucił dwa? Coś dziwnego tu się stało. Okej. Losowy spell. Wybrał losowy spell, a nie zmniejszenie kosztu? Ciekawe. Okej, te Living Roots trochę mi krzyżują plany z moją aurą. O, ta naga kolejna też troszeczkę krzyżuje te plany. Okej, fajnie. Ale tutaj wygląda dobrze strasznie ta Deputation Aura poprzedzona na przykład takim Star Powerem. Który może coś tutaj wykasuje z tego stołu. No spróbujmy najpierw ten Star Power, bo to jak będę tradeował ściśle zależy od tego, jak to poleci. 5 dobrze, 4 źle, 3, 2, 1 fatalnie poleciało. Nic, tą ósemkę w ogóle, paskudnie. Dobra, zagrajmy sobie to. Teraz tak, żeby zmaksymalizować. 4 leci... Nie, moment. No tak, no 4 najpierw muszę sterydować. No muszę tu. Teraz... No ta piątka leci tu. Ta trójka będzie także leciała tu. Dobrze, to w sumie tak pięknęło, to miałem szczęście. Ale nie można było zmienić też tego. No i tutaj musimy to jeden, żeby to skasować. To jest jakiś deck, który multiplikuje sobie te naga giganty, ale nie mam pojęcia jak. Jeśli ktoś z was zna ten deck i wie, o co tutaj chodzi? Bo ja nie wiem, skąd on wziął tyle tych kart, jakby jak on to zduplikował, czy którą kartą to zrobił. Czy to jest po prostu wszystko miał farta i dostał to z fizla, który gdzieś po drodze, ale nie było drugiego fizla w ogóle, więc... Albo może w tym pierwszym pakiecie i po prostu sobie go otworzył i zgubiłem się zupełnie, co się stało. Absolutnie się zgubiłem. Co my to powinniśmy zrobić? Nie do końca wiem, co powinniśmy zrobić, szczerze mówiąc. Co ja tu powinienem zrobić? Czy to jest tura na Romafa w końcu? Bo Romaf mi zagwarantuje, ale ja Romafa bym chyba jakby pociągałbym za ten spust dopiero jak będę faktycznie tego potrzebował. Ja bym chyba zrobił tak. To jest łatwy ping, co nie? I ta ruda, i tyle chyba, co nie? Mogę ewentualnie rzucić ten life sentence, żeby to, tego 5-5 się pozbyć i pokazać mojemu przeciwnikowi, że o, nie mam już zaklęć, co nie? W sensie nie mam, że już jakby może rzucać duże, wielkie postaci, bo nie mam na nie removali. Bo to zniszczenie w postaci 5 many za 5-5, które w momencie, kiedy mam pełne życie. Ojej. To jest drugi fizzl, a wiemy, że jest jeszcze trzeci. I jeszcze te bydlaki. Ojej. Ta karta nadal uważam, że jest średnia, ale no, mnie nieźle tutaj paca. Dobra, zagrajmy Artificera. Zagrajmy sobie Star Power. I zapinajcie pasy, co będzie po tym. Wy wiecie już, co będzie po tym. Dobra, ten fizz został zniszczony, więc dobrze, że sobie go nie cofnie. I robimy tak. Żeby ten Artificer nie skinął. I wyciągniemy go za 3 tury, kiedy już będę miał mnóstwo zaklęć, już będzie daleko po Romafie i będzie dobrze. Słuchajcie, będzie dobrze, będzie zadowoleni. Proszę Państwa, spokojnie, będę Państwa zadowoleni. Oj, jaki duży ten stół. I kolejny ten fizzel, i kolejny ten... O, niedobrze jest. Niedobrze jest, to są duże postaci. No tu jest Romaf na 100%. Nie ma innej opcji absolutnie. Dobrze jest to, bo ja też będę miał potem jeszcze trochę many po tym Romafie, więc będę mógł coś tam jeszcze porobić.
Dobra, no to zaczynajmy go, bo to będzie też chyba troszkę długa tura. Nie jakaś mega długa, bo tam dużo tych zaklęć się nastakowało, ale też jest dużo mocnych zaklęć. Jest Blizzard przede wszystkim, który zatrzymuje te bydlaki. Jest Cold Case i to chyba ze 3, więc jakby ja już na stole nie będę miał nic do przełożenia, już nawet mi się nie świeci ta arkanologistka. Mimo tego, że... Aha, nie świeci się, bo nie mam many, ale będę i tak dostanę tego coina, coś tam. Oj, tylko nie zniszczy... Okej, dobrze, to dobrze. To jest też dobrze. To jest właśnie tego Innervate. A, bo cię Innervate sam rzuci, tak, Cold Case, więc nawet mi się nie świeci ona, bo już nie mam, nie mam miejsca, tak. Kojnik, inkarceracja na moim, aż średnio. I to jest koniec, no dobrze. No to chyba patrzymy tu, bo nie za bardzo mogę coś innego zrobić. Będziemy się leczyć tym Romafem, tą aurą. To wszystko zamrożone. Jeśli mój przeciwnik mi nie zniszczy tego Romafa, to... Okay. To jest deck, który jeszcze, Marino, zapomniałem, że to ma... No to jest żart chyba. Jak w tym deku, który masz 10 mana gigantów i jeszcze jakieś inne, co, w ogóle jak to zmieściłeś? Aha, bo ten Rino się nie aktywował. On go zagrał tylko dla Rina. Ojej, zupełnie, w ogóle się wyłączył mi mózg na chwilę, że aha, to się w ogóle nie, aha, okej. Okay. Okej. No dobrze. To jest bardzo dziwny mecz, ale to chyba już mówiłem. Nie mam pojęcia, co robię, chyba to. Tylko tutaj, co nie? Żeby... chociaż... No tak, chyba tak. Trzy wszystkim. To mi rozwiąże trochę problemów, no. Trzy wszystkim... Oj, to mi dużo rozwiąże problemów. A to jest dobry top deck. Szkoda tylko, bo mi ten Romat zginie, no ale przynajmniej będzie żyła ta 6-6 postać. Bo dzięki temu, jak będę mógł tutaj tego Romafa w to wpakować, tu będę mógł pingnąć, ale świetny top deck, wow, jaki królewski top deck. Cudowny, fenomenalny, fantastyczny. A zaraz się obudzi mój artyficer i będzie mi robił, i będzie składał ten mój armor tam. Sobie też wyobrażam, to jest taka mała postać, która w takiej małej pracowni, tylko kitra w rękach ten armor. Nie mam pojęcia, jak się robi zbroję, w sensie z metalu. Tu by tłumaczyło, jak ten koleś dostał 20 życia. No tak, bo on gra te... bo to jest Discover. Jak grasz mniej niż trzech stronników, a nawet jak grasz czterech, to jest jakaś tam szansa, że dostaniesz te kolosy i to jest trzymany, dostań 20 życia. Tylko, że trzeba zbudować wokół tego deck, więc nie uważam, że to jest OP, bo to jest jednak dosyć ważne. To skomplikowane trochę, żeby ten deck stworzyć, ale... Wow. Ale nam się trafił deck i dlatego tuż... po minisecie, tuż po dodatku, jest tak miło grać, bo oprócz tych tam paru 10 super ekstra OP decków, są to właśnie kreatywne. A gdzie je spotkać, jak nie na samym dole 5 diamentu? Nie, ale to też jest fajne, bo te doby rankingu, przez to, że nie da się z nich spaść, też mają właśnie tę zaletę, że można czasami fajne rzeczy zrobić. Co my tutaj sobie odkryjemy? Co mi jest potrzebne z tych deków, z tych rzeczy? Hipsterek. Hipsterek, zobaczymy, co tam na ten nasz hipsterek. Infuse 5 to nie jest nierobialne. To nie jest nierobialne, absolutnie. Jest chyba pewniejszy niż ten... Chociaż ten Power of the Wild to ja dostanę już na raz, dwa, trzy, cztery, pięciu postaciach. To jest solidny stół. Druid nie ma dobrego AoE, tak mi się wydaje, prawda? Niech się zastanowię, co on może grać jako AoE? Yoga? No chyba tak, chyba yoga. Chyba yoga, tak. To ma też tę zaletę, że potencjalnie mogę to z autosplitterem skopiować, co nie? I wtedy dostaję te postacie 5-5 takie od razu na stół. I chyba dlatego to mi się trochę bardziej podoba. Więc zagrajmy sobie to. To oczywiście to być w twarz. To tutaj się pojawia. I tyle, bo już nie mam więcej sekretów. Jak my stoimy z fatygą? On jest dwa głębiej, ale on ma też 40 tysięcy kart w ręce. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wszystko zgodnie z planem. O nie! Dobrze, że mamy tego reverba. Ale on sobie odświeży manę, co nie? A to jest w sumie jedyna rzecz, która by mnie interesowała. Bo dobierać karty nie za bardzo, bo wtedy się to zaraz sfatyguje. A ta trzecia opcja to jest ulecz się, więc to też nie... O nie, ty możesz takie cudo zrobić? To jest... Co? Jaki ten nowy druid jest OP? Ja myślałem, że to będzie karta dla Priesta. To 5-5, a tu się okazuje, że ja to tam się znam na tej grze tak nie za bardzo raczej. Coś mi może wytłumaczyć, jak on użył dwóch... O, aha, bo to było skopiowane, sorry, dobra. Nie użył dwóch, tylko... Okej. Okay. No sobie tylko wyrzucił, żeby nie overdołować. Tak, no to jasne wszystko. No jasne, dobra, spoko, fajnie, tylko jakby jak ja to mam wygrać, przepraszam?
Nagrajmy ten voice scripture najpierw, bo może coś... voice scripture najpierw, bo może coś tutaj znajdziemy. Soul Freeze wygląda dobrze, bo zamrozimy te paskudne... Albo to się od razu rzuci. O, to pięknie. Szkoda, bo nie będę mógł skopiować teraz tego tytana. Ale będę mógł... Aha, w ogóle nie za dużo będę mógł zrobić w tej turze w takim razie. No szkoda, że to się rzuciło na tytanów, ale no cóż. I tak to powinienem brać, bo to jest po prostu dobre. No to sobie zrobimy trade. Taki? No taki, bo inaczej ten Fizzle w sumie to wchodzi. No tak, no. Nie podoba mi się to, no ale cóż. Fajnie by się skopiowało to, co chciałem. To jest Infuse 4, to jest Infuse 3. No to co, to będziemy się powoli przebijać przez to 5-5? No zamrożone są też te panie, więc nic nie zrobią. Więc pozostało nam czekać. Nie za bardzo mogę coś chyba innego zrobić teraz w tej turze, bo nie zagram tego. Czekam, aż to się nasączy, naciągnie. Się zaparzy ta herbatka tutaj. Ojej. Ale dziwny jest ten mecz. Ja zupełnie nie nadążam, szczerze mówiąc, co się dzieje i jestem bardzo zgubiony w tym, co mój przeciwnik gra, ale absolutnie kocham ten deck. Absolutnie kocham to, co przeciwnik robi. Jakby tutaj ten Nature... Uważam, że ten deck nie ma szans przeciwko Tyrandruidowi. Tak mi się wydaje, w ciemno tak mówię, bo to jest strasznie dużo drugich kart. Ale z drugiej strony, jak mamy tego Tytana i możemy się uleczyć do pełni. Tylko problem jest taki, że on pewnie nie ma... Co jest? To jest problem. Tego Reverb już nawet nie wyleczę chyba. Czy ja już grałem Romafa? Ja już grałem Romafa. Ojej. Ja nie wiem, jak ja to wygram. Jest duża szansa, że ja tego nie wygram. Nawet tak nie mówcie. Dobra, weźmy sobie to. I co ja z tego mogę wycisnąć? Dobierać karty, leczyć się? Ani to w sumie, no. Mogę spróbować dobrać karty, żeby mieć, ale co mi to da? To jest już zinfuzowane, to mogę nainfuzować, tylko znowu, co mi to da? Co ja mogę dobrać? Nawet nie wiem. Dobra, zróbmy tak. Pacnijmy to. Ale i tak chcę zamrozić coś, co nie? To mnie nie stać na to, żeby zagrać te dwie karty. Bo ja chciałbym dobrać, ale muszę pingnąć potem i zamrozić, więc... to mogę zagrać. Ale i teraz zamrozić. Te postaci, bo będę pozostałe pingował, prawda? I spróbować dobrać, żeby to 5-5 też dostać w sumie. Infinity z Magnitude jest chyba moją jedyną szansą na cokolwiek. Tu jest jeszcze jeden Reverb, który jest całkiem fajny. Tego zagram. Voice Scripture na 100% i muszę zabić to, żeby nie użył jej. No, słuchajcie, w fatydze to my już jesteśmy. Mamy te dwie postacie 5-5, trochę zamrożone na stole i duże nadzieje chyba, bo to jest jedyne, co może nas w tej grze pokerować. To jest jakby ten Void Scripture i w tym nadzieja, że to będzie jakieś mrużenie tego całego stołu. O mamo. Planted Evidence? To nie była karta, którą gdzieś na samym początku grał? No, to ten stół się zrobił duży. Nie mam pojęcia, jak się przez niego przebije, ale mam jeszcze czas, żeby to wymyślić, prawda? Mniej więcej mamy tyle czasu, ile od teraz do najbliższej naszej tury. Oj, nie jest dobrze. Będziemy za to dobrze próbowali tutaj... to coś zostało leczenie, tak? Będziemy tutaj próbowali coś naprawdę dobrego dostać. Niesamowitego, fenomenalnego, kosmicznie dobrego. Ale badziewie. Ojej, ale syf. O, przepraszam, ale... Ojej. Oj, oj, oj. No chyba to. To jest leczonko, tak? Leczonko dużo mi nie da, ale przynajmniej sobie coś przyzwę, co nie? To chociaż tyle. Plus będziemy się mogli jakoś tego pozbyć. No tak, no to z tego użyjemy tak, żeby sobie użyć. To nie będzie to bardziej ambitnego zagrania. Co my możemy jeszcze zrobić? No bardzo mi kusi ten Life Sentence i to jest chyba najlepsze, żeby się pozbyć tego bydlęcia. Dalej będzie ping, tak mi się wydaje. No i nie chcę tradeować tych piątek, co nie? No ale... Tutaj nie będzie chyba lepszych trade'ów, czy będą. Jest jeszcze szansa, że dostanę coś w przyszłej turze, ale znowu na tej Sivary nawet nie zagram. Czy te postaci 7-8 ja chcę zabić, żeby chronić mojego Artificera, bo jest moją jedyną obecną linią obrony? Otóż tak. Chociaż nie, on i tak zginie, bo on to może spingować. Dobra, nie ma sensu tego tradeować. Czekamy. Czekamy na jakiś chyba cud na tym etapie już, co nie? To jest ten moment, kiedy szukamy cudu, bo... Wow. To jest strasznie dziwny mecz, ale dzisiaj nam się trafiły naprawdę dziwne mecze. To jest drugi Vryno, no tak, przecież. To jest już zaktywowane chyba. To nadal nie jest aktywowane? O
cztery karty w deku i nadal nie zaktywowałem. Ja się śmieję, bo my to już tak trochę przez... Śmieję się przez, wiecie, przez łzy. Ale, dobra, tutaj szukamy czegoś dobrego, tylko mi się to zmieści się, dobra. Jeszcze mam sobie sporo życia, więc to nadal... Nadal jeszcze, że tak powiem, nie wszystek umrem, ale do umarcia mi nie jest daleko. Spróbujmy znaleźć coś. Na przykład tu znajdźmy... To nie jest takie złe, to jest lifesteal w sumie, co nie? Plus obecność na stole. To jest obecnie lepsze chyba niż ten cold case. Więc znajdźmy to. Czy ja mogę jakoś lepiej, wydajniej... Chociaż to daje mi postaci 5-5, to ja wolę chyba postaci 5-5. Które się naprawdę paskudnie traduje obecnie. Nie, to wolę chyba te, bo one się ładnie tradują. Dobra, zupy tak. No te trady są słabe, więc po prostu nich nie bierzemy i czekamy, no. Na stole jest 21 obrażeń, to jest trochę dużo. Ja się raczej nie boję, że mój przeciwnik mnie zberstuje, bardziej się boję, że on ma jeszcze jakiś kolejny wielki giga turbo buff, albo ósmy z rzędu fizzle snapshot, który nie będę przed wami ukrywał. Nie mam bladego pojęcia, ile tych snapshotów jeszcze tam było. Co? Wyciszy mi... O, to? Okej. Okay. Ja bym to 5-5 chyba robił, ale dobra. Aha, bo tu masz jeszcze ten trade. Nadal bym mroził chyba 5-5. No bo... na czym w sumie? Nie wiem. Może bardzo nie chce mój przeciwnik, żebym się leczył, bo widzi, że jakby on... On chyba sobie zdaje sprawę, jakby jaki jest tutaj win condition. Jeśli on po prostu przeżyje jeszcze parę tur, to mnie fatyga już zje, co nie? Jeszcze te bydlaki 3-7. Wow. Dobra, daj mi coś dobrego, Void Scripture, bo w tobie jest nadzieja. Lokanomancja razy 2 to jest potencjalny clear na stole, tylko oczywiście trzeba jeszcze móc ją aktywować, co nie? Ale tutaj widzę, że będzie potencjał na aktywację, bo możemy z reverbem możemy skasować cały stół. I chyba takich rzeczy powinniśmy teraz szukać, co nie? Wulkanomancja, która się rzuci. I teraz jak sobie skopiujemy, to wszyscy zostają tylko 3, 6, a ja muszę zadać 7, żeby jeszcze tych bydlaczków małych się pozbyć. Tylko pytanie, czy ja chcę tą drugą wulkanomancję też inwestować? Bo czy mi przeszkadzają 3 postaci 3-1? Bo mogę po prostu zrobić reverb ping. I wtedy mogę rzucić bubbling book. Albo czy mi zależy na Mac. Tyle mi leci przez głowę teraz myśli. Dobra, spokojnie. Mogę zrobić. Czy wolę 3 postacie 3-1 na stole? Ja mam 5-5. No ja mam 5-5, więc mogę jakoś zareagować przynajmniej. Więc mogę zareagować. Dobra, reverb. Ping, szybciutko, raz, dwa. Cyk. Nie! Czekałem, że się skończy animacja, mogą rzucić wcześniej. Nie zagrałem tego 3-1. Znaczy tego 3-3. To jest duży błąd, Na tym etapie to może być błąd, który kosztuje mnie grę, szczerze mówiąc. O, jeszcze Venture Presence, nawet zapomniałem o tym. No, to może spingować, no trudno. No, to może mnie kosztować grę ten błąd. Wow, właśnie naprawdę nie ma nic lepszego do zagrania? Czy to był mój najlepsze zagranie, jakie mogłem zrobić w tej grze? Bo zdodżowałem trzeciego Rino, już więcej ich nie będzie, a teraz już na pewno nie ma duplikatów? Wow, czy jest masz taki dobry w tej grze? oczywiście wątpić. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, tak sobie porzucam liczbę, udając, że ja jakby kapuję, co się dzieje w tej grze, ale to leci tak, żeby coś znaleźć. Mój przeciwnik ma jeszcze tam 50 życia, przez które będziemy się musieli przebić. Jeszcze nie wymyśliłem dokładnie, jak się przebijemy przez te 50 życia, ale jakby jestem w trakcie, spokojnie. No dokładnie, aż masz, matko, co? On ma 60 życia? Tak, 62 życia. Czy ja to jestem... Nie, dobra, to już jest kpina trochę. Come on, to jest czwarty twój tytan, no jakby to już tak trochę nie można, co nie? To nie wypada nawet. To tak nieładnie przecież. Nieelegancko. Mamy pewne szanse na to, żeby sklirować tę sytuację. Wow, jeszcze siódmy snapshot? No tak, standard. A, no tak, czwarty Rino, przecież zapomniałem. Dlaczego mnie nie kochasz, gro? Dlaczego jakby jak ja chcę grać, fajne deki, to ty mi robisz takie coś. Dobra, szukamy tutaj... cudu. Wydaje mi się, że ja muszę zagrać tego Watchera i że muszę się uleczyć, bo inaczej dosłownie zginę w następnej turze.
Super, ekstra spell. Nie do końca na teraz i nie na w sumie nigdy, więc dzięki. Musimy zabić to 5-7, prawda? Więc równie dobrze możemy zagrać to. Nic. To i ping. I znowu pozostają na nadzieję. Wydaje mi się, że przedłużam tylko agonię. Ale są spele w Infinity's Magic, które mogę dostać, z którego mogę dostać co mi na przykład wtasuje coś do talii. Jakby w Hearthstone'ie są te mechaniki, dlatego nie poddaję tego meczu, bo raz, że chciałbym go ciągnąć jeszcze, bo naprawdę niech trwa on... Wow. Wow. I ty masz 3 takie. To jest najfajniejsze, że on ma takie jeszcze 3. Albo 7, nie wiem, nie pamiętam, nie liczyłem już. No ale niestety ten mecz się chyba dla nas kończy, mimo że próbowaliśmy naprawdę naszych... Jak widzicie, ten deck po prostu dobrze lepiej radzi z metadekami, czyli z tym Death Knightem na przykład. No nie za bardzo jest coś, co chyba jeszcze mi tutaj pomoże. Mogę znaleźć w tym coś ewentualnie, chociaż to jest lepsze, bo tam... A to jest z dowolnej klasy. Czy ja chcę coś z mojej klasy? Bo ja potrzebuję coś, co mnie uleczy. Uleczy i zarazem zamrozi jakoś stół. To jest moje marzenie na dziś. No nie, to nie do końca jest to, czego szukaliśmy. Ale możemy jeszcze znaleźć... A może From the Past coś mi pomoże? Wiem, to zacząć chyba od tego, ale... No nie, 3 randomowe... Chyba zostanie z bloka. Nie, z bloka nie mogę dostać z tego. Czy ja tu coś jeszcze mogę znaleźć? Nie? No nie. Może coś jeszcze tutaj? Może... Nie, też nie. Chciałem zagrać tę kartę na następnej turze, ale niestety nie zagramy. No cóż. Walecznie walczyliśmy. Ta jedna tura? To ona by dużo zmieniła? No nie, bo on i tak zagrał Rino i tak bym tego 5-5 nie miał na stole, więc tamten błąd nie miał znaczenia. Jedną turę też machnęliśmy, bo nas rozłączyło, ale to też wydaje mi się, że nie miało znaczenia. Tam nie mieliśmy dużo do zagrania, to była jedna karta ewentualnie, którą może chyba chciałem zagrać, ale może też nie zagrałbym, więc... No staraliśmy się tutaj, ale mój przeciwnik pokaże, jakie inne karty gra. I to jest w sumie ciekawe. Eclipse dosyć standardowe, no tak, Lotus, żeby dobierać karty, też wygląda fajnie. Chociaż ja nie jestem wielkim fanem tych kart, które no, jak ktoś mówi, dopiero rozkwitają, tak? Tych rozkwitających kart. Okej. Co tam jeszcze ciekawego jest? Bo to znaczy, ja uważam, to nie jest bijem według mnie, tylko to, że fajnie, że mój przeciwnik się dzieli tym, co faktycznie w ten deck włożył. Ale chyba już się niczym nie podzieli, co nie? Pignął swoją twarz. Ale my niestety nawet od... jeszcze to, ale nie, to dostał z tego... No, ten Fizzle w tym druidzie... wydaje mi się, że my nie do końca mieliśmy szansę to wygrać. W sensie tak czysto, jak się patrzy na value, to... No nie, no w sensie Fizzle z tym 5 many spellem... Oczywiście, w normalnych warunkach mój przeciwnik nie miałby czasu na to wszystko. W sensie zagranie Fizzla to jest mega wolne zagranie. Potem zagranie tego 5 many zaklęcia, to też jakby to jest strasznie, wiecie, to jest 5 many, które natychmiast nie robi nic, nawet nie przyzywa wam nic. Więc w normalnych warunkach, znaczy fajnie, że trafiliśmy na taki super grilly deck, ale w normalnych warunkach obawiam się, że on nie miałby za bardzo podstaw do czegokolwiek, tak to nazwę. No ale walczyliśmy dzielnie tym naszym deckiem opaltym na Romafie. Walczyliśmy długo bardzo przede wszystkim. Dajcie mi znać, czy takie dłuższe rozwiązania także wam dają... No. Może po polsku to powiedzmy, co wy na to? Dobrze. Dajcie mi znać, czy takie dłuższe rozwiązania także są dla was ok. Chociaż obawiam się, że będziemy mieli zbajasowany ten przykład tylko tymi, którzy dotrwali tutaj. Ci, którzy dotrwali, zakładam, że powiedzą tak super ekstra. Ci, którzy nie dotrwali, za to... Ich strata. Dziękuję bardzo serdecznie i do zobaczenia.